Pomodlimy się przez chwilę. Ojcze, dziękujemy Tobie za dzisiejszy wieczór. Dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy, że Twoje słowo jest jak miecz, który odcina i powoduje, że oddzielają się rzeczy prawdziwe od nieprawdziwych. Dziękujemy, że Twoje słowo jest jak młot, który uderza i odpadają zbędne kawałki. Duchu Święty, my chcemy, aby Twoje słowo dzisiaj nas przenikało. Amen. Słuchajcie, więc chcę mówić na temat prawdy na początku teraz. Prawda jest fundamentalną częścią naszej służby, w zasadzie czpieniem naszej służby. Wszystko, co się dzieje w związku z tym, co robimy, jest osadzone na prawdzie. Ja byłem człowiekiem, który był wiecznym kłamcą. W starym życiu byłem kłamcą, notorycznym kłamcą. Żyłem w systemie wyparcia, czyli w kłamstwie wewnętrznym i funkcjonowałem jako kłamca do środowiska, które mnie otaczało. Tak? Kłamstwo jest przeciwną prawdy. I teraz chcę, żebyście zrozumieli, jaka jest siła prawdy. Ja już pomijam fakt, że Jezus przedstawia się jako prawda. Mówi, ja jestem prawda. Ja jestem prawda. Ja często do ludzi mówię taką rzecz, bardzo ważną rzecz, którą my też musimy w ogóle zatrybić, że Jezus się nigdy nie przedstawia jako miłość. W ogóle informacja, że Bóg jest miłością, tak? Jest informacją z objawienia. Rozumiecie? Kto mówi, że Bóg jest miłością? Święty Jan, tak? Więc on ma objawienie od Ducha Świętego, że Bóg jest miłością, że to jest w ogóle miłość ten Bóg. Natomiast ja będę, w tym, jak jestem tutaj już tym razem u was, będę mówił na temat Biblii. Ja wam pokażę bardzo ważne rzeczy na temat Biblii, że pierwotypem wszystkiego jest Chrystus. Zawsze pamiętajcie. Pierwotyp to Chrystus. Dlatego jak ktoś chce się ugruntować w prawdzie, to najważniejszą jest rzeczą, żeby on studiował Ewangelię. Że tego Chrystusa historycznego. Jego wypowiedzi, jego poglądy, jego koncepcje. Bo on potem mówi, on w pewnym momencie mówi, że kto mnie widział, Ojca widział. To, rozumiesz, bo to kto mnie widział, Ojca widział. I objawienia o Bogu są bardzo różne, posiadają różną formę głębokości. I to, że Bóg jest miłością, jest stuprocentową prawdą. To nie to, że to jest nieprawda. To jest stuprocentowa prawda. Tylko, że to jest prawda, która wynika z objawienia Janowego. Natomiast Jezus, on się przedstawia jako prawda. On nigdy nie mówi, jestem miłością. On nie mówi tego. Dlatego chcę, żebyście sobie zapamiętali i zapisali w swoich sercach, czy i w zeszytach też, bardzo ważną kwestię, że miłość wyrasta z prawdy. Prawda jest fundamentalną siłą wszechświata. Nie miłość. Miłość jest produktem prawdy. Rozumiecie? Miłość jest produktem prawdy. Miłość nie istnieje bez prawdy. Bo prawda jest gruntem. Tak jak gdybyśmy usunęli ziemię, prawda? To nie będzie roślin. Rozumiecie? Nie będzie zwierząt. Jakby rośliny, zwierzęta są wszystko one są przyporządkowane ziemi. Okej? Okay? My sobie jemy zwierzęta, jemy rośliny, okej? Okay? No ziemi nie jemy. No. Więc może powiedzieć, o ziemia, tam to nie jest takie, ale to chodzi o to, że te rzeczy rosną z uwagi i funkcjonują z uwagi na to, że ziemia jest. I tak dokładnie jest z prawdą. Jest najpierw prawda. Najpierw fundamentalna rzecz to jest prawda i z prawdy wyrasta potem reszta. I Bóg, można powiedzieć w ten sposób, Bóg jest prawdą, tak, która się wyraża przez miłość. Rozumiecie, o co tu chodzi?
To nie to, nie to, że miłość jest integralną częścią Boga. To prawda jest integralną częścią Boga, a nie miłość. Miłość to jest w ogóle coś, co wyrasta z tego. My musimy mieć bardzo poważne podejście do prawdy. Bardzo poważne podejście. Dlaczego? Ewangelia Jana, 8 rozdział, 31-32 werset. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Czyli On mówi do tych, którzy uwierzyli, że On jest Mesjaszem. Tak? Czyli On nie mówi do tych, którzy mówią, nie, w ogóle olewamy Ciebie. Tak? Mamy swoją religię. Nie, On mówi do tych, którzy uwierzyli w Niego. I mówi do nich tak. Jeżeli wytrwacie w Słowie Moim, prawdziwie uczniami Moimi będziecie. Czyli On w ogóle mówi tak, że poznanie Jego osoby jest ściśle związane, tak, z posłuszeństwem Jego osobie. Często do mnie ludzie mówią tak, ja znam Boga, bo jesteś posłuszny? Czy nie jesteś? No nie jestem. Ja mówię, to musimy podjąć w ogóle poważną rozmowę na ten temat, czy Ty znasz Boga. I ja nie mówię o tym, że ktoś się nie narodził z Bożego Ducha. Bo narodzenie z Bożego Ducha nie wymaga głębokiego poznania Boga. Ono wymaga tego, żebyś uwierzył, że Jezus umarł za twoje grzechy i wstał z martwych. Amen. Dziękuję uprzejmie. To jest proste jak drut. To można być naćpanym, pijanym, w ogóle niepełnosprawnym umysłowo i przyjąć Jezusa. Ja nieraz głosiłem Ewangelię, proszę Ciebie, ludziom, którzy byli nawaleni jak autobus. Rozumiesz, o co chodzi? Modliłem się o nich potem, woda ich puszczała i oni byli nawróceni. I dziękuję. To jest szok. I on nie, ty, on może nawet nie pamięta, co się wydarzyło. On się narodził z Bożego Ducha. Ty. I mówię, co się stało? No co się stało? No. Duch Twój się odrodził. Ale potem jakby mówienie, że znam Boga, to oznacza, że ja w ogóle funkcjonuję, tak, w Bożych prawidłach. I funkcjonowanie w Bożych prawidłach, które to dopiero funkcjonowanie daje nam szczęście. Bo nam szczęścia nie daje jedynie to, że my spotkaliśmy się z tym Bogiem raz i koniec. To nam daje tylko wieczność. Pójdziemy później do nieba, my? Ale można iść do nieba, na ziemi przeżyć Kongo. Tak? Można na ziemi mieć kataklizm. Do nieba się można doczołgać, na wózku inwalidzkim dojechać. Bóg Cię kocha i jak przyjąłeś, jeżeli przyjąłeś Go jako Pana i Zbawiciela w postaci Jezusa, to Ty pójdziesz do nieba. Ale żeby na ziemi funkcjonować prawidłowo i żeby prezentować Królestwo, to Ty musisz być człowiekiem, który jest Mu posłuszny. Tak? Dzisiaj chrześcijanie, jak się mówi o posłuszeństwie, to mówią, ty nam prawo głosisz. Ja mówię, ja ci nie głoszę prawa. Ja ci w ogóle jakąś w ogóle podstawową rzecz ci głoszę. W ogóle ja powtarzam po Jezusie, jeżeli mnie kochacie, przykazań moich przestrzegać będziecie. I tutaj nie mówimy o 10 przykazaniach, tylko o prawidłach Bożych. Taka miłość. Niesentymentalna wcale. I teraz on mówi tak, dalej. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Co was wyswobodzi? Prawda. Czy miłość wyswobadza? Nie. Miłość nie wyswobadza. Ty miłość nie wyswobadza. No nie. To szok. Ale dlatego posłuchaj. I mówię do tych z was, co głosicie Ewangelię publicznie. Informacja, że Bóg cię kocha, nie jest wyswobadzająca dla ludzi. Co to jest za informacja, Bóg cię kocha? Każdy debil wie, że go Bóg kocha. Ty. Rozumiesz? Każdy wie. Tak? To nie jest informacja wyswobadzająca. Prawda wyswobadza. Ja do ludzi podchodzę i mówię, w ogóle przyjmij Jezusa, rozumiesz? Bo cię diabeł dojedzie jak purą sukę. O, to jest wyswobadzające. To jest wyswobadzające. Tak? Ja mówię, jak nie chcesz mieć kotła w życiu, przyjmij Jezusa. Przyjmij Jezusa. Mnie wyswobodziła prawda i każdego wyswobodza prawda, dlatego chcę wam mówić o prawdzie. I wy ty musicie to sobie włożyć w głowę, jak... Musicie to sobie włożyć w głowę, jak taki podstawowy program. To prawda jest czymś, co jest najważniejsze w moim życiu. To z prawdy wyrasta miłość. To z prawdy wyrośnie moc. To z prawdy wyrośnie twoja siła życiowa. Z prawdy. Z prawdy. Jak staniesz na prawdzie, jak głupi, rozumiesz, to cię nic nie ruszy.
nic cię nie ruszy. Jeśli staniesz na prawdzie, jeżeli znajdziesz sobie inny grunt, na którym staniesz, rozumiesz, to ten grunt się może pod tobą zachwiać. Ja się nie opieram na przykład na człowieku. Ja się nie opieram na sentymentach. Rozumiecie? Ja mam 8 lat szkoły podstawowej, 10 lat więzienia za sobą. Na czym ja się mam oprzeć? Ja nie mam w ogóle żadnego wykształcenia. Ja nie posiadam żadnego mechanizmu, którym ja się mogę przebić przez te... Ja jedyną rzecz do 2001 roku, którą potrafiłem robić, to przystawić komuś spluwę do łba, tak? I doprowadzić go do sytuacji, w której on zrobił to, czego chciałem. Jedyna moja metoda była. Jedyna metoda. Czyli jak ja się nawróciłem do Jezusa w 2001 roku, to się okazało, że ja nie wiem, co mam robić, bo ja nie umiem żyć. Ja nic nie umiem. Nie umiem powiedzieć, proszę, dziękuję. Tak? Nie umiem. Nie umiem pracować. Ja w ogóle nie pracowałem. Mówiłem wam, jaką miałem filozofię, że do roboty to jest ham i traktor. Rozumiesz? Ja nie miałem w ogóle, ja nie miałem w ogóle takiego czegoś, takiej funkcji. Tak? Dla mnie to jak się mówiło, że idę do pracy, to szedłem coś komuś zabrać. To do pracy się idzie, tak? Czy tak do pracy chodzi? I teraz ja staję w miejscu, gdzie muszę co zrobić? Zacząć stosować co? Prawdę. Ja wiem, że jedynie prawda zacznie mnie wyswobadzać. To prawda mnie wyciągnie, tak? Wyrok na mnie jest wydany, tak? Mam około $500,000 długów. Jedynie prawda może mnie wyswobodzić. Tak? Nie mam żadnych szans. Agata jest ze mną od 15 roku życia, tak? Ma w ogóle orkę taką w moim życiu, się w głowę nie mieści. Jest przeze mnie w ogóle, jakby jej życie jest niszczone przeze mnie. Ja nie mam nic, nie mam przyjaciela, nie mam nikogo. I teraz co się dzieje? Ja zaczynam ufać czemu? Prawdzie. Prawdzie, w ogóle nie mam niczego w ogóle. Mam prawdę. Tak? Mam prawdę. Wychodzę na wolność, zaczynają się telefony. Chodź, robimy, działamy, nie robimy, nie działamy, nawróciłem się do Jezusa. No ludzie się na mnie patrzą, człowieku. Ja na swój chrzest zaprosiłem ze 100 bandytów, człowieku. Siedzieli, człowieku, ze 20 przyszło, bo reszta nie przyszła. Siedzieli, człowieku, w tym kościele zielonoświątkowym, patrzyli tak na mnie, a ja dumny wchodziłem, człowieku, że się chrzczę. Chłopaki, bo... Człowieku, jeden to taki mój kolega, taki z Warszawy, to potem przedchciał jakiś czas, się z nim spotkałem, to chciał dla mnie coś, tak taki był poruszony emocjonalnie tym wszystkim, że mówi do mnie, Artur, czy ja mogę coś dla ciebie zrobić? No. Ja mówię, ale co chciałbyś dla mnie zrobić? Mówi, nie wiem, sklep wam kupię, tobie i żonie, będziecie mieli sklep. On chciał, nam chciał sklep kupić, mój kolega taki. Mówi, ja rozumiem, że ty już się nie mieszasz w różne rzeczy, ale ja cię szanuję, ja ci sklep kupię. A ja pamiętam, i to posłucha, a we mnie prawda jest. Co ma wspólnego wierzący z niewierzącym? Nic! Ja mówię, ziomek, dziękuję ci za sklep. Ja sobie poradzę. Co ja mówię? Ja wierzę, że sobie poradzę. Bo ja nie posiadam niczego, żebym sobie poradził. Rozumiesz, o co chodzi? Na czym staję? Na prawdzie. Zaczynam dowiadywać się, jak funkcjonują Boże prawidła, jak funkcjonują Boże zasady. Nie robię z siebie w ogóle religijnego gostka, który mi, Panie, pomóż, Panie. Ja się w ogóle tak nie modliłem do Boga nigdy. Panie, pomóż, Panie, ratunku. Wiesz, o co chodzi? Bo ja zacząłem rozumieć te wersety, które mówią, ja muszę co? Poznać prawdę. Bo sam fakt istnienia prawdy jeszcze nie wyswobadza. Co wyswobadza? Poznanie prawdy. Nie to, że prawda jakaś jest. Bo to, że w ogóle jest Bóg, to wszyscy wiedzą. Zapytaj każdego w Polsce, czy nie wie. Nie jestem ochrzczony w ogóle, czy chodzę do komunii. Ja jestem tak. Nie. To nie jest jeszcze wiara. Prawda? To nie to. Wiara to jest osobiste, głębokie zaufanie w to, że Jezus umarł za twoje grzechy, wstał z martwych, uznanie Go jako Pana swojego życia i wierzenie jak głupi w Jego prawidła. To jest wiara. To jest wiara. To jest wiara, opiera się na tym, że ty bierzesz określone prawdy Bożej, mówisz tak i amen. Ktoś mówi, nie uda ci się. Ja mówię, chyba jesteś nienormalny. Prawda Boża mówi, że wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę, wszystko mogę. To jest jakaś prawda. Teraz ja stoję na tej prawdzie. Stojąc na tej prawdzie podejmuję pracę. Mając żonę i mając dziecko, idę za 1750 zł do pracy. 1750 zł? Wiesz co to jest 1750 zł?
gram koksu 150 zł. Ja brałem 1000 dolarów i szedłem, proszę ciebie, na melacz. Tak? A tu jest 1750 zł. Ja potrzebowałem 4000 na noc na kokainę. A tutaj jest 1750 zł miesięcznie. I teraz jest pytanie, czy ja stanę na tej prawdzie? Tak? Czy ja nie stanę? A tylko telefon jakby jest na drodze tego, że dzwonię do kogokolwiek i mówię, idziemy. Ok? Ale ja nie dzwonię. Dlaczego ja nie dzwonię? Bo ja staję na prawdzie. Na czym staję? Na prawdzie. Na prawdzie. Na prawdzie. Ja chcę wam pokazać, jak działa system prawdy. Przełącznik, dokładnie. Jak działa system prawdy? Poznanie prawdy. Czym jest prawda? Po pierwsze, prawda to jest właściwość osądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy. Krótko powiedziawszy, to, że woda jest mokra, to jest fakt i to jest prawda. To, że woda jest sucha, tak, to nie jest fakt i to nie jest prawda. Rozumiecie? Są rzeczy prawdziwe i rzeczy fałszywe. Białe to białe, czarne to czarne. Rozumiecie, o co chodzi? Bóg to Bóg, diabeł to diabeł. Facet to facet, kobieta to kobieta. Tak to tak, nie to nie. Rozumiecie? Jest zasadnicza różnica między kłamstwem a prawdą. Zasadnicza różnica. Powiem wam anegdotę, którą często mówię do ludzi w tym momencie. Spotyka się dwóch rabinów. Jeden do drugiego mówi: Rebe, czy ty mi możesz wyjaśnić, co to jest zasadnicza różnica, bo ja nie wiem. A tamten drugi mówi: nie ma problemu, Rebe, odwróć się. Odwrócił się, ten mu wsadził palec w tyłek. Mówi do niego: widzisz, Rebe, ty masz palec w dupie i ja mam palec w dupie, ale jest zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica między prawdą a fałszem. Jest zasadnicza różnica. Dlaczego wam to mówię? Ponieważ diabeł będzie chciał ci zawoalować różnicę między prawdą a fałszem. I chrześcijaństwo jest w opieszałym stanie. Dlaczego? Bo ma granicę zatartą. Nie wolno ci mieć zatartej granicy. Granica jest równiutka. Rozumiecie? Tu jest prawda, tu jest fałsz. A więc prawda to właściwość osądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy. Czyli co robimy najpierw? Rozsądzamy, tak? Między tym, co jest prawdą, a tym, co prawdą nie jest. I nie udajemy, że nas to nie obchodzi. Osąd to osąd. Sądzimy sprawiedliwie. Nasze życie ma podlegać osądowi i mamy ten osąd sprawować my sami. Nie ktoś ma nas osądzać. Przyszedłeś do Jezusa? To największy sędzia jest w tobie. Amen? A więc dokonaj osądów. Bo jest napisane, kto sam siebie sądzi, sądzony nie będzie. To bardzo proste. A więc zaczynamy od prostych osądów. Tak? Moje osądy były od początku proste. Kradłem, tak? I to było złe. A więc co robię? Nie kradnę. Tak? Brałem koks i to było złe. A więc co robię? Nie biorę. To rozumiecie? To nie ma czegoś takiego, że sobie po prostu kupiłem torbę koksu, rozsypałem sobie, usiadłem i mówię, o, zobaczymy, co się stanie, czy Bóg mnie zatrzyma, czy Bóg mnie nie zatrzyma. Gwarantuję ci, że Bóg cię nie zatrzyma. Nie zatrzymać. No Bóg cię nie zatrzyma. Dlaczego? Bo to ty jesteś decydentem między prawdą a fałszem. Ty i nikt inny. Po drugie, prawda zachodzi wówczas, jeżeli to, co jest w naszej duszy, jest zgodne z rzeczywistością. Czyli nie tylko nasze czyny, tak? Ale nasze intencje, nasze poglądy wewnętrzne, wszystko to, co się dzieje wewnątrz ciebie. A więc prawdy nie oceniamy tylko na podstawie naszych zachowań i działań zewnętrznych. Ale prawdę zaczynamy oceniać na podstawie tego, co jest w nas. Krótko powiedziawszy, dlaczego ja to robię? Z jakich przyczyn?
Czy są to prawdziwe przyczyny, czy nieprawdziwe? Prawda? Czy faktycznie ja te pieniądze gdzieś tam daję na jakąś dobroczynną rzecz, prawda? Z realnych powodów, że zależy mi na tym, aby te pieniądze trafiły do tych ludzi i im pomogły, czy je daję dlatego, żeby się dobrze czuć? Bo jak ty dajesz pieniądze, żeby się dobrze czuć, to nie dawaj lepiej. Na przykład, czy pomagam jakiemuś człowiekowi, tak? Z przyczyn takich, że dobrze jest mu pomóc, czy z takich, żeby się dobrze czuć, że pomogły. Jeżeli czujesz, jeżeli intencją twoją jest to, aby dobrze się czuć, aby spełnić jakiś dobry uczynek, rozumiesz? To jesteś kłamcą wewnętrznym. Nie ma w tobie prawdy. Nie ma w tobie prawdy. I to jest wiele, wiele innych czynników. Ludzie na przykład mówią, no są takie kłamstwa, które na przykład czynią dobrze. Ja mówię, nie ma takich kłamstw, które czynią dobrze. Nie ma. Kłamstwo to kłamstwo. Rozumiecie? Kłamstwo to kłamstwo. Nie mówimy o tym, że nie jesteśmy jakby, bo w tym świecie istnieje wiele systemów, które same w sobie są chore. Ja za chwileczkę o tym powiem troszeczkę więcej. Są chore same w sobie i tak naprawdę my w nich nie musimy uczestniczyć i nie możemy dać się wtedy oskarżyć, że my kłamiemy na przykład, bo to w ogóle są inne rzeczy, nie? Ale to o tym za chwileczkę. I po trzecie, wszystko, co wskazuje na prawdę i ukazuje ją, jest prawdą. Wszystko, co wskazuje i ukazuje ją, nie tylko to, co czynimy, nie tylko to, co jest wewnątrz nas, ale też każdy czynnik, który wskazuje, jest prawdą. Rozumiesz? Na przykład głoszone słowo. To nie jest ani twój czyn, ani twoje przeżycie. Ale to jest jakaś ręka, która wchodzi w ciebie i to jest prawda jakaś. Bo to idzie w ciebie po to, żeby w tobie wzbudzić coś prawdziwego. A więc to jest prawda. I teraz tak. Chcę, żebyście zobaczyli list do Kolosan 2,17. List do Kolosan 2,17. Wszystko to są cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością jest Chrystus. Prawda to rzeczywistość, czyli zgodność ze stanem rzeczywistym. Czym jest rzeczywistość? To Chrystus. Co to znaczy, że rzeczywistością jest Chrystus? Krótko powiedziawszy, to kim jest Chrystus? To, co zrobił dla ciebie Chrystus, to, kim ty jesteś w Chrystusie, to, co robi dla ciebie Chrystus teraz i to, co ty możesz robić w Chrystusie. To jest pięć elementów prawdy. Pięć elementów, które składają się na prawdę. To, kim jest Chrystus, to, co zrobił dla ciebie Chrystus, to, kim ty jesteś w Chrystusie, to, co robi Chrystus dla ciebie teraz i to, co ty możesz robić w Chrystusie właśnie dziś. To są rzeczy związane z prawdą. To jest prawda. Prawda. Ludzie mówią tak, a gdzie to jest napisane w Biblii? Kiedy ja coś głoszę na przykład, a ja mówię, a nigdzie. To dlaczego ty uważasz, że to jest, że to tak należy? Ja mówię, bo to wynika z zachowań Chrystusa. Chrystus to prawda, amen? Wierzycie w to, że każdy gest Jego, każde słowo, każde odczucie, każda intencja, sposób ubierania, forma wypowiedzi, system zarabiania jest stuprocentowo doskonały? Wierzycie w to? Wszystko, amen? Wszystko. Rozumiesz? Jak Jezus piarnął, to piarnął w prawdzie. Prawdziwy jest ton jego piarnięcia, długość, rozumiesz? I to. Dźwięk, zapach, wszystko. Prawdziwe. Wszystko inne, co odchodzi od tego, jest nieprawdziwe.
I trzeba doprowadzić to do tego, aby było takie jak u Chrystusa. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli to, co ja mówię. Bo Słowo Boże mówi, że On, tak, jest Bogiem. W ogóle wierzycie w to, że Jezus jest Bogiem? Że to nie jest coś mniejszego. Że to nie jest jakiś podbóg. Że to nie jest w ogóle jakiś wysłannik Boży. Jezus Chrystus to ucieleśniony, żywy Bóg. Jahwe, który się wcielił. Potężny Jahwe, który wszedł w ciało człowieka i się urodził. I to jeszcze w ogóle w jakiś przedziwny sposób pośćdziewicy. Rozumiecie? To jest w ogóle szok. A więc każde działanie Jezusa, każda koncepcja, każdy pomysł, tak? Są prawdą. I teraz popatrz, jaki masz prosty wzorzec. Jeżeli na przykład w twoim życiu cokolwiek odstaje, tak? Na metr czy milimetr, tak? Od jego toków myślowych, systemu emocjonalnego, działań, intencji, koncepcji, tak? To jest to kłamliwe w twoim życiu. I ma ulec zmianie. To jest bardzo proste. Bardzo proste. Jeżeli Jezus jakąś rzecz powiedział, to znaczy, że to jest stuprocentowa prawda. Stuprocentowa prawda. Stuprocentowa prawda. Ty w ogóle wiecie, co on w ogóle robił? Że on walił takie numery, że dzisiaj to by go zabili. Jego wtedy zabili, dzisiaj by go zabili szybciej. Posłuchajcie, było takie święto, bo Żydzi uważali, że prawda jest w Torze. Czyli w ogóle, wiecie, mieli taki wielki zwój, na tym było nawinięte to wszystko, prorocy, pięcioksiąg, oni z tym... I było takie święto w Izraelu, że oni chodzili po wioskach i po miasteczkach z taką torą, prawda? Szli do centrum wsi, gdzie zawsze była studnia, bo centrum wsi to była studnia. Stawali przy tej studni i oni mówili tak, że kto będzie wierzył Torze, prawda, czyli temu Staremu Testamentowi, tak, to z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej i wskazywali na studnię. Tym jest napisane, że w dzień Wielkiego Święta, czyli to jest ten dzień, zanim tam dochodzi Tora, Jezus biegnie do tej studni, gdzie jest centrum w ogóle całej imprezy na wsi. Zobaczcie, co on robi. Staje w środku przy tej studni i mówi tak: kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego upłyną wody rzeki żywej. Wy wiecie, co on w ogóle robił? To jest tak, jakby dzisiaj wjechał do kościoła, rozumiesz? Zwalił ten w ogóle najświętszy sakrament i powiedział: ja jestem Mesjasz. Rozumiecie? To jest straszne to, co on robi. Jego chcieli kamienować, jego chcieli zabijać dużo wcześniej. Jezus był prowokatorem, rewolucjonistą. Rozumiecie, co to było za zjawisko? On wszedł w miejsce tory. Inne jego teksty. Faryzeusze go się pytają, dlaczego ty jesz w szabat? Tak? Przecież napisano. A Jezus powiedział, a ja wam powiadam. Ty. On twierdził, że jest ważniejszy niż Pismo. To w ogóle był szok dla nich. Rozumiesz? On w ogóle podchodzi do człowieka i mówi, w ogóle odpuszczone ci są grzechy. A oni człowieku zagotowani jak czajnik. Jak to jest? Jak to grzech? Jak to mu grzechy odpuściłeś? A on mówi, a co? Nie wierzycie, że Syn Człowieczy może grzechy odpuszczać? To w takim razie wstań i chodź. I zaprawił 40 lat facet leży, tak? Paralityk wstaje i poszedł. Co to jest? To jest prawda. Czysta prawda. Czysta prawda. Jezus uzdrawiał? To jest prawda. Tak? Masz uzdrawiać? Proste. Jezus wypędzał demony? To jest prawda. Demony się wypędza. Słyszałeś kiedyś, żeby Jezus uciekał przed demonem? Nie. Nie? W ogóle czytałeś komiks Marvela o Jezusie? Poczytaj. Ja w ogóle podejrzewam Marvela o Nowe Narodzenie. Tak go podejrzewał od pewnego czasu. Bo jak zobaczyłem komiks, który narysował o Jezusie, rozumiesz? Jak Jezus leje diabła. Człowieku, to jest szok straszny. Jak ja w ogóle popatrzyłem, mówię, ale jazda. Jak ja popatrzyłem, jak on razem z tym krzyżem
rozumiecie, wjeżdża do krainy śmierci, tak? Wyciąga, proszę ciebie, dwa Uzi i strzela do demonów, ja mówię szok. Marvel. Szok. Czujecie? Jezus jest prawdą. Jezus nigdy nie uciekał przed demonami. Nigdy. Czy ty kiedykolwiek przeczytałeś, że Jezus miał problem z diabłem? Nie. Że mówił, o, uciekajmy. Zabrał swoją, jest na przykład Ewangelia, proszę ciebie, jakaś tam, wiesz, i zabrał Jezus swoich 12 i uciekli przed demonami do innego kraju. Nie ma takiego zapisu, prawda? Nie ma. Nie ma takich rzeczy. Czy Jezus kiedykolwiek, w jakimkolwiek miejscu Ewangelii powiedział, że ma trudny czas? Nie. Nie powiedział? Nie. Nie powiedział, jakoś mi trudno. Czy słyszałeś kiedyś, żeby Jezus modlił się w ten sposób? Ojcze, tak mi trudno. Pomóż mi. W ogóle przeczytałeś kiedykolwiek, żeby Jezus się pomodlił do Boga, pomóż mi? Nie. Nie? A pomodliłeś się kiedyś do Boga, pomóż mi? No, nie raz. Wiesz, co to jest? Jak to się nazywa popularnie? Grzech. Dobry numer? Dlaczego? Bo to Jezus jest prawdą! Jezus jest prawdą! A ten frajer diabeł chce, żebyśmy myśleli, że to on jest prawdą. Diabeł nie jest prawdą. Rozumiecie? Diabeł nie jest prawdą. Diabeł jest cieniutki jak żyletka. Cieniutki. Dlatego jest napisane, że jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Producentem kłamstwa. Autorem kłamstwa. On jest antyprawdą. Rozumiecie? Upadasz. Ja spotykam ludzi, którzy upadli. Przychodzę, jak się trzymasz? Bracie, upadłem, tak mi ciężko. Ja mówię, ale to co się stało? No wiesz, mówi, no to się stało i mi opowiada swój upadek. Ja mówię, ale to dawno temu się stało. No słuchaj, to już mówi tydzień. Ja mówię, i co ty robisz przez ten tydzień? Przez tydzień zastanawiasz się nad tym, że ty upadłeś? Ty wiesz, co Jezus robi dla ciebie dzisiaj? Znasz tą prawdę, czy nie znasz? A on mówi, co? Ja mówię, dzisiaj Jezus w niebie stawia się za tobą 24 godziny. Krótko powiedziawszy, ty upadasz, a on natychmiast staje przed ojcem, mówi, tato, mój chłopak, moja dziewczyna. To nasi ludzie. A jest napisane, że ojciec zawsze wysłuchuje syna. Amen? Co Jezus robi dla ciebie dzisiaj? Stawia się za tobą 24 godziny na dobę. Czy rozumiesz, że od strony teologicznej nawet sformułowanie przepraszam Cię, Panie Boże, jest zupełnie zbędne? A wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego się mówi przepraszam, Panie Boże? Bo to jest Tobie potrzebne, dla Twojej psychiki. W ogóle, jak przepraszasz Boga, to dla Ciebie, nie dla Boga. Bo Bóg się w ogóle nie gniewa, bo się Jezus za Tobą stawia. Ty masz orędownika w niebie. Amen. Amen. Pierwszy list Jana. Pisze to Wam, abyście nie grzeszyli, lecz jeśli ktoś z Was zgrzeszy. Mamy orędownika w niebie, który wstawia się za nami. No co robi Jezus? Wstawia się za nami. To jest nasz adwokat. Ja miałem wielu adwokatów. Ale miałem kiedyś jednego dobrego adwokata. W pierwszej mojej sprawie. Ojciec mój wziął mi dobrego adwokata. Mój ojciec, jak wiecie, przestał chlać. Jak zabiłem człowieka, poszedłem siedzieć do więzienia. Ojciec zrozumiał, że miał w tym swój udział. On zrozumiał, że spieprzył życie moje, spieprzył życie naszej matce, mojej matce i jego żonie i postanowił zmienić swoje życie. Przestał pić, założył firmę, zaczął dobrze zarabiać i wziął mi adwokata. I to był naprawdę dobry adwokat. Wiecie, co pamiętam, jeżeli chodzi o tamte czasy, jeżeli związanego z tym adwokatem? On przyszedł do mnie na pierwsze spotkanie, tak? I powiedział do mnie tak. Ty nic nie mów. Ja będę mówił. Groziło mi 25 lat. Facet doprowadził do tego, że wyszedłem z więzienia po 2 latach, 8 miesiącach. Dobry adwokat? Bardzo. Tak? Dobry adwokat. Orędownik. Wstawiennik. W Grece adwokat i wstawiennik to jedno słowo. Rozumiecie? Jezus to twój wstawiennik, adwokat.
który wstawia się za tobą do Ojca 24 godziny na dobę. Wiesz, dlaczego idziesz do nieba i nie może ci się nic wydarzyć? Bo już tam Jezus jest i ci załatwił wejściówkę. Nawet gdybyś mu napluł prosto w twarz, to on się obetrze i dalej będzie się wstawiał za tobą do Ojca. Bo to jest bardzo drogi adwokat. Powiem ci więcej. Został opłacony przez tego Ojca. I to się nazywa miłość. Człowieku, Bóg posłał na ziemię sam siebie, aby bronić ciebie za pomocą swojej osoby przed sobą samym. Dobre? Taki numer. Taki numer. Następna prawda. To, co mogę na przykład robić w Jezusie dzisiaj. Co mogę? Wszystko i rzeczy większe. Ludzie mówią, ty robisz takie rzeczy cerojskie, których Jezus nie robił. Ja mówię, bo robię większe. Jezus musiał schodzić parę par sandałów, żeby dojść do wszystkich miejsc. Rozumiesz? A ja robię rano klik i Ewangelia dociera na przykład do 10 tysięcy. Większe robię rzeczy? Większe, bo mam 5 Facebooków. Jezus nie miał internetu. Mam kilka samochodów. Rozumiesz? Jezus musiał osła pożyczyć, jak chciał gdzieś pojechać. Działanie Jezusa było mniejsze niż moje. Dlatego On to powiedział. Będziecie robić rzeczy większe niż ja. Większe niż ja. Rozumiecie? To są prawdy Boże. Prawdy Boże. Chcę ci pokazać, jak funkcjonuje prawda. Prawda jest rzeczą nie do ruszenia. Nie do ruszenia. Pamiętam, jak się nawróciłem, wyszedłem z więzienia, przyjechał do mnie taki kolega z Żoliborza. Tak, zanim ja poszedłem siedzieć, to on był tam zwykłym takim chłopakiem, tam latał sobie z towarem, sprzedawał na ulicy. Potem się dorobił, ja siedziałem 10 miesięcy, on po 10 miesiącach już był prezesem, był takim człowiekiem, który miał już kilku swoich ludzi, którzy latali dla niego z towarem. I on przyjechał do mnie swoim nowym Mercedesem i on mówi, zaparkował pod blokiem. Ja go przyjąłem normalnie. On mówi, cześć Artur, no wyszedłeś, no chciałem pogadać. Ja mówię, no to przyjedź, no przyjedź do mnie. Mówi, zobacz jaką mam furę. Wyjrzałem w ogóle, zobaczyłem tego Mercedesa. Usiadłem tak i mówię do niego tak. A ja poznałem Jezusa. A on w ogóle najpierw to w ogóle tak jakby tego nie zaskoczył, nie? Mówię, wiesz, ja mówię, słuchaj. Posłuchaj mnie. Znam prezesa wszystkich salonów Mercedesa. On się na mnie, ty poważnie? Ja mówię, człowieku, przyjeżdżasz do mnie, pokazujesz mi swojego Mercedesa, a ja cię informuję, że oddałem życie Jezusowi, Panu Panów i Królowi Królów. Z czym ty mi wyjeżdżasz? Dla mnie od początku prawda była taką wielką siłą. Rozumiecie? Wiecie, co się stało, kiedy ja to powiedziałem tego chłopaka? On spuścił głowę u mnie w domu i powiedział, masz dla kogo żyć. Ja mówię, jest szansa też dla ciebie. Też możesz mieć dla kogo żyć. Mówię, czy chcesz przyjąć Jezusa? On wstał i mówi, Artur, nie jestem na to gotowy. Wyszedł, wsiadł z swojego Mercedesa i odjechał, już go nigdy więcej nie zobaczyłem. Potem dowiedziałem się, że go zastrzelili niedługo. Rozumiesz, o co chodzi? Chodzi o to, że prawda mnie wyswobodziła i prawda dała mi grunt do funkcjonowania. Rozumiesz? Prawda wyswobadza cię i daje ci grunt do funkcjonowania. Czy ty wiesz, że możesz być nietykalny poprzez prawdę? Czy ty wiesz, że możesz być nietykalny? Czy ty wiesz, że możesz być w takim stanie życia, że nic nie będzie w stanie cię tknąć od środka, ani od zewnątrz? Przez prawdę będziesz stał w prawdzie. Jak byłem w Legii Cudzoziemskiej. Pamiętam, któregoś dnia siedziałem sobie w jednostce treningowej i zobaczyłem pewną grupę ludzi. Różnili się zupełnie od tych, którzy byli na naszym roku. Nie zachowywali się tak jak inni. Mieli podwinięte spodnie, chodzili w trakach. Mieli włożone papierosy za pagony. Zapytałem później, kim oni są. I dowiedziałem się, że tutaj na terenie tej jednostki szkoleniowej, gdzie byliśmy, jest taki jakby
Hotel to jest źle powiedziane, no ale tak to nazwę na potrzeby tego głoszenia. Jest tam taki hotel dla weteranów wojskowych. To byli ludzie, którzy byli zawodowcami. Oni byli cali pocięci, oni mieli blizny. Rozumiecie, o co chodzi? To byli zawodowcy. Ja ten obraz widzę dzisiaj przed oczyma. To byli zawodowcy. Rozumiesz? Każdy z tych ludzi, tak? Był tak sprawny, tak zorganizowany, tak? Jak kilkadziesiąt osób, które są dyletantami. Ja pamiętam, kiedy tak siedziałem, patrzyłem jako młody chłopak na nich i zapragnąłem, mówię, ja chcę w swoim życiu tak, takie coś mieć. Mi to imponowało. Potem jak się nawróciłem, Duch Święty przypomniał mi ten obraz i pokazał, mówi, jeżeli ty będziesz stał na mojej prawdzie, to będziesz taki jak oni, tylko w duchu. Będziesz nie do ruszenia. Nie ruszy cię diabeł, nie ruszy cię grzech, nie ruszy cię świat. Nie ruszy cię to wszystko. Jedni będą sypać ci pieniądze pod nogi, inni będą grozić śmiercią, tak? A ty będziesz miał cały czas ciśnienie 120 na 80. I tak do późnej starości. Rozumiecie, o czym mówię? To jest bardzo ważna rzecz. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda ciebie będzie wyswobadzać. Nie będzie cię wyswobadzać dotknięcie Boże. Panie, dotknij mnie! Tak, Bóg dotyka, jest moc, jest siła. To wszystko jest w Chrystusie Jezusie. To wszystko jest, rozumiecie? Ale to są rzeczy wtórne. Prawda jest podstawową rzeczą. Tak jak w domu najważniejszy jest fundament, ok? Fundament. Jeżeli jest fundament, na tym możemy stawiać ciężkie ściany, robić dach i tak dalej, tak? Ale wyobrażasz sobie, że mamy wszystko oprócz fundamentu? Przecież to ci się zapadnie, to się rozwali. Zrób dom bez fundamentu. To ci się rozwali. Prawda jest fundamentem. Musicie być fundamentalistami. Ortodoksyjnymi fundamentalistami. Nie religijnymi ludźmi, ale ortodoksyjnymi fundamentalistami. Fanatykami Chrystusa. Tacy musicie być. Rozumiesz? Dlatego jest napisane w księdze Ezechiela, uczyniłem twarz twoją twardą jak granit. Jak granit. Co to znaczy? To znaczy, że będą cię uderzać i połamią sobie na tobie ręce. Rozumiesz? Kiedy ćwiczyłem Kyokushin Kai, sensei nas uczył, gdzie jest najtwardszy punkt w ciele człowieka. I mówił do nas, pamiętajcie, że kiedy atakujesz, tak? Atakuj głową. Nie bój się, że cię uderzą w czubek głowy. Jak cię tutaj ktoś uderzy, to sobie złamie rękę. Po prostu umiej wycelować głową w jego cios. Rozumiesz? Nie unikaj w sytuacjach kryzysowych tego ciosu, bo jeżeli unikniesz, to ten cios może cię zniszczyć, bo uderzy cię w część miękką, ale kiedy dobrze wycelujesz, kiedy pójdziesz na ten atak czubkiem głowy, to może mu pęknąć ręka odtąd aż po łokieć. Mike Tyson w tym był świetny. Bokserzy sobie łamali ręce na jego głowie. Bo on nie wycofywał się przed atakiem. Kto się może nie wycofywać przed atakiem? Ten, kto stoi na prawdzie. Jeżeli uciekasz przed diabłem, to on cię dopadnie. On cię rozora jak dzika. Ale kiedy uderzasz prosto w niego, to on musi nawalić w pory. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Najlepszą formą obrony jest atak. Najlepsza forma obrony. Jeżeli ja stoję na prawdzie, jeżeli ja nie cofam się z prawdy, jeżeli prawda jest dla mnie fundamentem funkcjonowania, nieważne co czuję, nieważne co myślę, ważne co mówi Boża prawda, to ja jestem nie do zajechania. Nie do zajechania. Diabeł chciał mnie zabić wielokrotnie. Chciał mnie zabić nowotworem, chciał mnie zabić wypadkiem samochodowym. Rozumiecie? Różnymi rzeczami. Różnymi. Podsłuchiwały nas służby wiele lat. Różne rzeczy się działy. Nie wierzyli nam przez wiele lat, że nie będziemy tymi, którzy wyłudzają kasę po całym świecie. Ale stanęliśmy na prawdzie. Na prawdzie. Prawda mnie wyswobodziła. Prawda wyswobodziła mój umysł. Byłem odrzuconym człowiekiem, ale dowiedziałem się, że jestem wartościowy.
Taką prawdę rozpoznałem, że w ogóle w Chrystusie Jezusie siedzę na tronie Boga. Halleluja, mówię, ale jazda, jestem królem. Królem jestem. Król Artur I. Ale numer. Człowieku, ty nie muszę mieć wyrzutów sumienia. O, chodzę bez wyrzutów sumienia. Jestem wolny jak dzik na zakręcie. O, rozumiesz? Wyswobodziłem swój umysł. Swój umysł. Miałem ojca alkoholika, przez całe życie patrzyłem na człowieka, który nie radzi sobie. Tak? Byłem zawirowany na pułapie ojcostwa. Nie potrafiłem wierzyć ludziom, którzy mają jakąkolwiek władzę. Dzisiaj nie ma dla mnie żadnego problemu wierzyć ludziom, którzy mają władzę. Wiecie dlaczego? Bo ja się w ogóle nie boję, że mnie władza zmiecie. Tak? Ja się nie boję tego. Władza mnie nie zmiecie. Nikt mnie nie zmiecie. Nikt mnie nie zmiecie. Nikt. W kryzysach będę inwestował. W chorobach będę rozwijał tężyznę fizyczną. Rozumiecie? Wszędzie będzie panowała grypa. Rozumiecie? A ja będę budował masę mięśniową. Rozumiecie, o czym mówię? Chcę, żebyście zaczęli myśleć konstruktywnie. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Jak będziesz się dzisiaj modlił, powiesz, Panie Boże, ja chcę poznawać Twoją prawdę. Ja spędzę na tym życie, Panie Boże. Ja nie będę uciekał przed tym. Jak Ty będziesz coś mówił w swoim słowie, to ja na tym stanę i powiem, Panie Boże, ta rzecz musi we mnie zaskoczyć. Ta rzecz musi we mnie zaskoczyć. Musi we mnie zaskoczyć. Jest jeden chłopak u nas w kościele, który ma za sobą 15 lat więzienia, dwie klasy szkoły specjalnej. Jak go spotkałem, tak, to nie umiał w zasadzie czytać i pisać. Pierwszą książkę, którą zaczął w więzieniu czytać, bo mu w więzieniu głosiłem Ewangelię, rozumiecie? To była Biblia. Chłopak miał potężną traumę. W wieku 5 czy tam 6 lat zaczął go gwałcić konkubent jego matki. Ukrywał to przez całe życie. Był zajechany totalnie. Nawrócił się do Jezusa. Tak? Wyszedł na wolność. Zaczął być w naszej wspólnocie. Pamiętam, że zaczął pracować w firmie sprzątającej za jakieś psie pieniądze. I pamiętam, któregoś dnia na spotkaniu powiedziałem do niego, wiesz co, załóż firmę. Mówi, jakoś ci biznesmen z oczu patrzy. O, mówi, ja? Artur, mówi, ja umiem miotło zamiatać. Ja to umiem robić. Ja mówię do niego, wiesz co, idź po dokumenty, złóż wniosek o dofinansowanie, napisz biznesplan, da to ci pieniądze z Unii. On mówi, biznesplan? Ludzie, rok czasu o tym myślał. Wziął te papiery, rok czasu leżał u niego w domu. Po roku złożył papiery i napisał biznesplan. Wy byście nie chcieli zobaczyć tego biznesplanu. On do tej pory mówi, poszłem, a nie poszedłem. I w ogóle go to nie interesuje. W ogóle ma na to równiutko wywalone. Zgadnijcie, czyj biznesplan przeszedł, a było tylko jedno miejsce. Jego. W całym powiecie. Tylko on dostał pieniądze z Unii. Założył firmę. Dzisiaj jest biznesmen. Dlaczego? Bo jest taka prawda. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Co mogę? Wszystko! Mogę Pepsi w kole zmienić przez wiarę. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. To jest prawda. A chrześcijanin wstaje rano i mówi, jakiś jestem taki dzisiaj słaby, bo mnie atakuje diabeł. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ja nie wiem, czy już jest Bóg. Ja nie wiem, czy się wycofać. Nie wiem, co mam zrobić. Raz radzi poprawić. Jak ja słucham takich ludzi, ja mówię, co ci jest? Poznaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Poznaj prawdę, a prawda cię wyswobodzi. Prawda podniesie twoje małżeństwo. Prawda podniesie twoje ojcostwo, macierzyństwo. Prawda podniesie twoją edukację. Podniesie twój biznes. Podniesie twoje zdrowie. Prawda. Musisz stanąć na niej jak dzik i powiedzieć, nie ruszę się, diable. Jesteś serem. A ja stoję na prawdzie, która ma imię. Tym imieniem jest Jezus. Z zawodu jest Chrystusem. Otóż to, na czym ja stoję. Dla mnie słowo prawdy ma większą siłę niż to, co widzę, czuję i doświadczam. Rozumiecie, o co chodzi?
Pewna dziewczyna na jednym zjeździe chrześcijańskim na Mazurach posła zrobić siku za drzewo. Wyszła zza tego drzewa i stał naprzeciwko niej bandziorek lokalny. I mówi do niej, zdejmuj ten łańcuszek. A ona do niego mówi, nie zdejmę tego łańcuszka i ci go nie oddam. Nie dlatego, że mi na nim zależy, ale dlatego, że nie wolno kraść. On mówi do niej, zdejmij ten łańcuszek, bo cię dźgnę. I trzymał nóż w ręku, lokalny narkoman. Rozumiecie? Ona mówi do niego, Jezus cię kocha, umarł za twoje grzechy, wstał z martwych. I wtedy on jej wbił nóż w klatkę piersiową. Ona patrzyła mu w oczy i mówiła, Jezus cię kocha. I spływała pod tym drzewem. Zerwał jej łańcuszek i uciekł. Rozumiecie? Ją zabrało pogotowie, ledwo ją odratowali. Po tygodniu czasu strasznych cierpień psychicznych pobiegł na komisariat lokalny. Powiedział, że dźgnął dziewczynę nożem. Rozumiecie? Policja lokalna, jeszcze wtedy milicja, tak? Wiedziała, że on jest lokalnym narkomanem i pijaczkiem, tak? Pobili go, ponieważ nie było zgłoszenia. Ta dziewczyna nie powiedziała, co się stało. Rozumiecie? Nie chciała tego powiedzieć. Oni potem znaleźli zgłoszenie, nigdy tego nie powiązali ze sobą. Wiecie, skąd to jest wiadome? Bo on świadectwo składał. W ciągu tego tygodnia mógł myśleć tylko o niej, o jej wzroku i o tym, co mówiła do niego. Oddał swoje życie Jezusowi. Oddał swoje życie Jezusowi. Ewangelistka z nożem w klatce piersiowej mu głosiła. Ona stała na prawdzie. Ona nie mówiła ratunku, nie krzyczała. Ona mówiła, Jezus cię kocha. Nie dosyć, że przeżyła. Rozumiecie? To on przyszedł do Jezusa. Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Prawda wyprowadzi cię ze wszystkich zaburzeń. Prawda wyprowadzi cię spod sił demonicznych. Prawda spowoduje, że będziesz miał prawdziwych przyjaciół. Prawda spowoduje, że choroby psychiczne miną. Rozumiecie? Prawda. Proszę cię. Prawda wprowadzi cię w służbę. Prawda. Prawda. Zacznij studiować prawdę. Zacznij studiować to, kim jest Jezus, co zrobił Jezus dla ciebie, kim ty jesteś w Jezusie, co Jezus robi dla ciebie teraz i co ty możesz robić w Jezusie teraz. Weź te 5 tematów, rozłóż sobie każdy z nich. Zacznij studiować każdy z nich osobno. Zatytułuj sobie jakieś fragmenty w swoim notatniku. Zatytułuj sobie pierwszy fragment. Kim jest Jezus? Zacznij badać, kim jest Jezus. Rozumiesz? Zacznij potem to wyznawać. Zacznij badać, co zrobił dla ciebie Jezus. Napisz sobie jak fuł, tak? Że umarł za moje grzechy. Że uzdrowił mnie ze wszystkich chorób. Że uwolnił z wszelkich zniewoleń. Że wziął na siebie moją biedę. Że wziął na siebie moje odrzucenie. Wow! Jak ja bym chodził w odrzuceniu dzisiaj, tak? I rozpocząłbym terapię, to wiecie, od czego bym zaczął? Ja bym się oblepił kartkami, które by brzmiały w ten sposób. Jestem zaakceptowany przez Boga, gdyż Jezus został odrzucony zamiast mnie. I bym to wyznawał, aż by mi zaschło w buzi. Potem bym się napił i jeszcze trochę bym powyznawał, aż do momentu, aż bym się zżygał. Rozumiecie? I tak bym robił codziennie, do momentu, ażby diabeł dostał zawału serca. Rozumiecie? I już by do mnie nie przyszedł i by mi nie zaproponował żadnej formy odrzucenia.